1 lipca ulicami Świdnika przejechali uczestnicy 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. W naszym mieście początek miał ostatni etap imprezy z metą w Lublinie. Start honorowy rozpoczął się tuż po godzinie 10 obok Placu Konstytucji 3 maja. Sportowcy tego dnia mieli do pokonania ponad 164-kilometrową trasę. Witam wszystkich kibiców kolarstwa w Świdniku. W pięknym mieście, gdzie tak bardzo rzadko przyjeżdżamy, ale to, że dzisiaj jesteśmy w Świdniku, to chciałbym od tego zacząć, żeby podziękować tym ludziom. Mam nadzieję, że to będzie na jednym z czołowych miejsc u pana burmistrza. Chciałem również podziękować przede wszystkim za to, że ten wyścig, można powiedzieć, został umieszczony tu w Świdniku. Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękuję też stowarzyszeniom, organizacjom miejscowym, sportowemu Świdnikowi, Solidarności, że po starcie tego wyścigu będą tutaj różnego rodzaju imprezy ubogacające, ale też i upowszechniające ten sport. Dziękuję serdecznie. Świdniczanie już po raz drugi mieli okazję dopingować sportowców. W 2015 roku w naszym mieście zlokalizowana była premia specjalna. Enough!